Wiedzą, że czegoś im zabraknie, uprzedzą cię w odpowiednim czasie. Słuchaj, weź się zatowaruj, tak, bo jeszcze trochę tego mamy, ale żebyś później nie miał tego problemu. Że są do dyspozycji, że systematyczne, nie wiem, szkolenia chętnie pojawiają się w tych restauracjach i rozmawiają właśnie z szefami kuchni, z menadżerami. No bo pewnie no, ja nie oczekuję, że jest takich, wiesz, co drugi importer wina, to rzeczywiście można go polecić. Pewnie tak nie ma. Znaczy, Wielu znasz takich, którzy wierzę. spełniają w 100% twoje wymagania czy oczekiwania, czy to, co sobie w głowie jakby wyobrażasz na temat takiej idealnej współpracy z Wierzę w to, dostawcą? że znakomita większość z nich, o ile nie prawie wszyscy, ma takie ambicje i takie nadzieje. Jeżeli chodzi o to, moje doświadczenia lub te, które miałem okazję oglądać, spotykać, być omawiane, powiedzmy, gdzieś tam z innymi osobami pracującymi w różnych lokalach, to myślę, że ta grupa jest całkiem spora. Co jest fajne, to nie jest w ogóle związane z rozmiarem. Nawet powiedziałbym, że mniejsi są lepsi w tym, bo im bardziej zależy. To oni personalnie za wszystko jakby odpowiadają, nawet jeżeli mają swoich dwóch, trzech pracowników, to i tak są to pracownicy, którzy troszkę to są takie firmy rodzinne, powiedzmy bardziej, tak? Tego typu historie, i oni też tak podchodzą troszeczkę do biznesu. Co nie znaczy, że duzi absolutnie nie mają takich możliwości, bo absolutnie tak jest. Nawet ci najwięksi, tak, na gdzieś hegemonii rynku, powiedzmy, gastronomicznego, jeżeli chodzi o współpracę import win Horeca, no to możemy sobie, powiedzmy, wyobrazić taką topową piątkę, może dziesiątkę. Tak? To stare marki w większości, chociaż niektóre powstały całkiem niedawno, bo raptem 10 lat temu niecałe. Tak? Ale team, który zbudowały, albo który już był, urósł razem z nimi, tak? Nawet jeżeli nie, bo wiadomo, że są rotacje, że też dzisiaj jej sytuacja wygląda, jak wygląda, ale myślę, że u każdego z tych wiodących importerów win, którzy są w stanie zbudować całą kartę kompleksowo, praktycznie, znaczy taką bazową kartę, taką może powiedzmy taką wyobrażalną, lub którzy są w stanie wypełnić pewien etap tej karty, czyli specjalizują się w danym regionie albo w danym typie win, w danym kraju albo w danej części świata generalnie, to myślę, że spokojnie z tych, które znam, to myślę, że 90% jest w stanie się wywiązać z tego dobrze. Najlepiej bardzo dobrze. Myślę, że połowa z nich spokojnie ma możliwości ku temu, żeby to zrobić, bo ma takich ludzi albo ma taką ideę. To jest fajne. I to właśnie pokazuje, że nie ma sensu do końca. Są piękne restauracje, nie tylko w Warszawie. I potem widzę 100% win od jednego dostawcy. Po co to sobie robić? Po co? Mówię to do dostawców i do restauratorów i do sommeliera, bo wiem, że tam jest. Po co wy żeście sobie to zrobili? No bo to jest, dla każdego z was to jest w ogóle nieporęczne. To nie jest tak, że importer narzuca takie warunki Oczywiście, że współpracy? importer chciał mieć zawsze 100%, 100%. Znaczy, powiem tak, no, tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak jest, że fajnie by było mieć 100%. Nie chciałbym mieć nigdy 100%. Raz w życiu zbudowałem kartę swoją własną, zbudowaną o 100%, ale to była krótka karta, to po pierwsze. Po drugie, taki był pomysł osoby zamawiającej. Tak? To była bezpośrednia relacja między właścicielem firm jednej i drugiej. I okej, tutaj się już nic nie wymyśli. Natomiast zawsze jestem za tym, żeby był wiodący, albo dwóch wiodących, bo to też nie wyklucza. Sam wiem, zależy, jakie obroty generujemy, o jakim projekcie mówimy, tak? Ale duży hotel spokojnie może sobie wybrać więcej niż jednego wiodącego importera, który też spełni te warunki, na które hotel stawia. Jak jest grupa restauracyjna, to też nie musi być wcale jeden, który spełni te warunki, na które ta grupa stawia, żeby było im łatwiej, lżej, różne, powiedzmy, inne elementy. Natomiast to nie znaczy, że nie ma miejsca dla tych, którzy, bo to jest w interesie wszystkich, a najbardziej w interesie lokalu w całości, żeby móc zaproponować gościom wszystko, co jest najlepszym rozwiązaniem do tego, co im proponujemy w tej karcie, czyli tym jakby punkcie wyjścia, dla którego ta restauracja istnieje. Jasne.
Tomek, znowu się rozgadaliśmy. 35 minut i znowu audycję pod tytułem Jak tworzyć kartę win proponuję, byśmy podzielili na dwie części. Bardzo się cieszę. Które zaserwujemy naszym słuchaczom jeden odcinek po drugim. Więc proponuję, byśmy tutaj postawili przecinek i zakończyli ten odcinek. A w następnym będziemy mówili o układzie karty, o tak zwanych bezpiecznikach, o wyglądzie, karcie stałej i mobilnej i o cenach. Tak, to są te tematy, które nam zostały jeszcze do omówienia. Także dziękuję Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem był Tomasz Kolecki, wiceprezydent Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. Dziękuję Ci, Tomku, do usłyszenia. Dziękuję, Rafale, do usłyszenia. Dziękuję. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.bc.pl.